Jacek wciąż zastanawia się, skąd mógłby wziąć dodatkowe pieniądze na okup. Równocześnie stara się wspierać ukochaną. Jak się czujesz? Jak mam się czuć? Nie wiem nawet, czy nasze dziecko żyje. Nie chcą nas tylko zastraszyć. Kto? Kim oni są? Komu podpadłeś? A, to znaczy, że to teraz moja wina, tak? A moja? Ja nie mam wrogów. Nie prowadzę żadnych interesów. O jakie interesy ci chodzi? Przecież ja prowadzę firmę, legalnie. A z opiekunką nawet umowy nie podpisałeś. Pracowała u nas na czarno. Zamierzasz mnie oskarżać? Dlaczego tego nie dopilnowałaś? Nie mamy nawet jej adresu. A jeśli rzeczywiście to ona? Kaśka, jeszcze przed chwilą mówiłaś, że na pewno nie. Zrób coś! Co ja mogę zrobić? Kazali czekać. Ja nie wytrzymam ani godziny dłużej. A myślisz, że ja się nie stresuję? Próbuję zachować zimną krew. Co nam innego w tej sytuacji pozostało? Dlaczego to nas spotyka? Nie wiem. Sprzedaj dom, jeśli będzie trzeba. Ale jak? Kaśka, czy ty się słyszysz? Nie obchodzi mnie to. Mogę mieszkać pod mostem, byle tylko moje dziecko przeżyło. Ale jak ja mam sprzedać dom do jutra? Jak? Nie wiem! No właśnie. Ty nie masz zielonego pojęcia o finansach. Nic nie zarabiasz, tylko ciągle wydajesz. Żyjesz sobie jak pączek maśle!